to chyba od jakiegoś czasu, mam to szczęście, że te bilety się jakoś sprzedają i czy ja nazwę to summer time, czy nie, to, to na szczęście nie ma, nie ma na razie znaczenia. Mam nadzieję, że to się jakoś utrzyma, ale to muszę nad tym, nad tym pracować. Więc nie wiem, czy to tęsknota za tym. E, y, szczególnie, że mój summer time nie jest takim summer time Po pierwsze, się pisze go summer time i, i, i to już widać, że to, coś jest nie tak. Po drugie, na moim plakacie ja stoję w, w październikowym morzu z, z, z nienadmuchanym, z rozwalonym kołem ratunkowym w czapce, cały mokry, więc i z miną taką, że ewidentnie tam coś jest nie tak. więc jeżeli miałby ktoś przychodzić na to, że ja go ogrzeje żartami i będzie miło i sympatycznie to nie. No i ten materiał też taki trochę jest. E, czy wieje chłodem Do, pff, mam wrażenie, że czasami jak się uda to można dzięki stand-upowi rozładować parę tematów takich, których, z których wieje chłodem albo taką e, złą energią i dzięki temu że się w, wbije parę szpilek. Albo po prostu jakoś to skomentuję na żarty, to co się dzieje dookoła, to jest szansa to jakoś może bardziej przetrwać. Czasami, jak się jakiś temat weźmie tak nawet pod włos trochę, to, to może nawet jest bardziej odważne i, i to bym chciał robić, ale to nie znaczy, że ja to jeszcze robię, czy umiem robić. Ja cały czas się tego uczę. No to jest dość trudne, bo, bo dzisiaj wszyscy mamy. Pada jakaś teza gdzieś skądś i za chwilę już pojawia się mnóstwo antytez i, i, i nie ma już jakby takiej jednej, jednego źródła informacji, jednego nie wiem, nie ma autorytetów dla wszystkich i już to się wszystko tak rozdrobniło, że nawet to takie gadanie na żarty różnych rzeczy to też czasami nie wiadomo do czego się od, odbić, odnieść i tak dalej, Więc, ja po prostu staram się wiem, jakoś tam sobie skomentować to, co mnie boli, czy co mnie interesuje, ale to jest zawsze jakiś malutki wycinek rzeczywistości, bo dzisiaj każdy z nas ma swój jakiś świat, w którym jest jakimś jądrem i wokół niego się co kręci, więc jeżeli czasami mi się uda złapać kogoś, do kogo też to dotyczy czy interesuje, no to, no to no tyle fajnie. Ja, ja gdzieś startowałem w, w czasach z Kacpem Rucińskim czy z Czarkiem Jurkiewiczem, i to są y, tylko tam naście lat właściwie co trwa. I, 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 I za chwilę y, pewnie będą y, rodzić się fajniejsi, ciekawsi komicy, którzy będą, y, nawet nie mówię, bazować na naszych doświadczeniach, tylko nawet chociażby pozbędą się naszych wad czy naszych przewad, będą bardziej w tym, y, nie wiem, elastyczni, fajniejsi, ciekawi. Wsi. to wszystko trzeba, jakby jesteśmy takim pierwszym ociosem z tego wielkiego kamienia, żeby tam coś z tego powstało, więc jesteśmy takie stare wióry bardziej niż może jakieś, jakieś tam mentorzy. No, na pewno mamy jakieś doświadczenia, no, trochę to robimy faktycznie i, i widzimy też to, może z dłuższej perspektywy jak to wygląda, ale na pewno jest jeszcze u nas nie wypokutuje to, że ten stand-up to musi być wulgarny. I niektórzy mówią, że musi, a niektórzy mówią, że w ogóle nie musi. Ja też uważam, że nie musi, ale czasami jest, i to też niektórym przeszkadza. Więc yy, myślę, że to jako taka młoda dziedzina, my się musimy jakby tak sami i douczyć, i widownia się musi trochę, ale tych widowni jest sporo. Ludzie przychodzą, lubią, słuchają. Yy, ci, którzy oglądają więcej, nie wiem, amerykańskich czy zagranicznych w ogóle komików, też wiedzą, że to jest szeroka dyscyplina. Yy, my się też tego dowiadujemy, oglądając i patrząc. Więc myślę sobie, że wszyscy będziemy, i my, i wid widzowie będziemy sobie szli i z latami się będziemy w tym wszystkim coraz lepiej yy, czuli. Ja na scenie raczej, ta, yy, no moi widzowie, właściwie ja sam, sam też jestem przyzwyczajony bardziej do tego, żeby to było trochę gęściej, trochę... trochę yy, jakby Ten stand up, to czasami możemy sobie poruszać różne tam tematy, czy, czy nuty tam gdzieś, ale, ale one właściwie wszystko się opiera na śmiechu, i to, to jest to, to, to sedno, i, to, i o tym nie można zapomnieć. A tutaj czasami mogę sobie pozwolić, żeby to było trochę spokojniejsze, trochę, nie wiem, bardziej czy, na, czy nostalgiczne, czy dziwne, czy, czy, czy na poważnie. Na pewno można troszkę inaczej, i nie wszystkim to pasuje, ale ja się cieszę, że mogę właśnie mieć jakieś takie ujścia, czy to jest słuchowisko o wadach, czy właśnie jakaś. Książka, gdzie, gdzie tak pokazuje takiego siebie trochę innego. Mi to wystarczy. Jest parę osób, które ma ochotę też mnie takiego poznać. No to tam się zbijemy wszyscy piątkę mentalną i się rozchodzimy i potem się widzimy znowu na występach.